Zakłady sportowe! 1XB! Duże wygrane! 1XB! Szybkie wypłaty! 1XB! Wiarygodny bukmacher! 1XB! 1XB! Bukmacher. Z pewnością duża część z Was, chociaż raz w życiu gapiąc się w telewizję, zastanawiała się, jak celebryci są w stanie na tak długo zachować bardzo młody wygląd. Codzienna, konsekwentna pielęgnacja potrafi zdziałać cuda, jednak często kluczem do takiego wyglądu są ogromne pieniądze zainwestowane we wszelakie operacje plastyczne. W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam kilka osób, którym udało się dosłownie zatrzymać czas. Krzysztof Ibisz. Jedna z najbardziej rozpoznawalnych twarzy w polskim showbiznesie mogłaby być ikoną tytułu tego odcinka. Aktor zbliża się powolnymi krokami do 54 urodzin, jednak każda osoba nieznająca Krzysztofa zapewne oceniałaby jego urodę na 30 lat. Aktor tłumaczy, że podstawą tak dobrego wyglądu jest zdrowy tryb życia, jednak nie ukrywajmy, że może stać za tym również chirurgiczny skalpel. Jennifer Aniston. Znana przede wszystkim ze wszelakich występów w serialach i filmach aktorka, kończy w przyszłym roku 50 lat. Mimo że Jennifer na swoje operacje plastyczne wydała niemalże 6 milionów złotych, to z pewnością podstawą do tak zadbanego ciała były dobre geny i bardzo skrupulatne dbanie o cerę. Jim Parsons. Najbardziej znany z udziału w bardzo popularnej amerykańskiej serii pod tytułem Teoria Wielkiego Podrywu. Aktor, jak na swoje przyzwoite 45 lat, trzyma się bardzo dobrze i pomimo swojego wieku wciąż biernie udziela się w branży filmowej. Halle Berry. Ta kobieta zapisała się w historii amerykańskich produkcji już pewnie na zawsze. W 2000 roku została ogłoszona najlepiej płatną hollywoodzką aktorką. Mimo że w sierpniu tego roku skończyła już 52 lata, tak jej uroda na nic takiego nie wskazuje. Salma Hayek. Możecie ją znać z takich produkcji jak Desperado, Frida czy chociażby Duże Dzieci. Ta meksykańsko-amerykańska aktorka urodziła się 52 lata temu, jednak jej uroda przypomina kobietę, która właśnie przekroczyła 30. Aktorka zarzeka się, że nigdy nie stosowała żadnych zabiegów upiększających, a jej sekretem jest prawidłowy oddech. To już wszystko na dziś. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę oraz subskrypcji, aby być na bieżąco. Widzimy się już w kolejnym odcinku. Cześć!